Dzień dobry. Kilka urywków z naszego latania dla zainteresowanych. Mam nadzieję, że duże grono zainteresowanych jest tym także. Tutaj będą trzy lądowania. Pierwsze lądowanie to jest w Dalamanie, nad gór takie podejście, gdzie jest tak zwany duży offset, czyli nie podchodzi się w osi pasa i na końcu trzeba zakręcić i w tym przypadku w prawo i ustawić się w osi pasa i wylądować. To lądowanie jest o tyle też specyficzne, że udało się tak miękko, że jedynym jakby wskaźnikiem tego, że samolot jest na ziemi, było to, że jakby takie drobne nierówności zaczęły być wyczuwalne na pasie. To jest to, o czym ja mówiłem w odcinku o lądowaniu i klaskaniu. Landing. Accept cabin and 1000. Check this. Retard. I drugie lądowanie w East Midlands. To lądowanie pokazuje dlatego, aby jakby uzmysłowić, że czasami spokojne lądowanie, spokojne podejście, gdzie tutaj nie było jakichś specjalnego silnego wiatru, może być nagle bardzo turbulentne. Tutaj się wygenerowała bardzo mocna turbulencja przed samym przyziemieniem, co widać po ruchach kamery, ruchach samolotu. Retard. I ostatnie lądowanie. Tutaj przygotowałem więcej sprzętu, ponieważ miałem nadzieję, że pogoda będzie lepsza, ale niestety była taka jak widać, a dodatkowo jeszcze było to chyba najdłuższa prosta na podejściu do Korfu, jaką kiedykolwiek leciałem, gdzie chyba z odległości 40 km już byliśmy na prostej, ponieważ był duży ruch i dostaliśmy takie wektory, tak zostaliśmy skierowani na taką długą prostą. No ale ponieważ już nagrałem, więc postanowiłem to również pokazać.
Medium. Landing. No problem. Fabulous. Echo request, taxi to unit 200, Mike. Mike, Echo, taxi 2.4035, and voice the Mike Daniel, the taxi. Roger, we're going to 50, 40, 30, 20, retard, 10. And 2-3 Mike, could I just confirm you want us to enter runway 35 Mike Charlie? We need also 3 minutes. Bye. 1868, take Bravo to the right. Bravo to the right, I'm sorry. 2-3 Mike, get taxi to enter and back. Bye, Charlie, QNH 1009. Roger, enter back to that number, 35, right, Charlie, 2-3, Mike, enter. Follow me, κρατήστε λίγο το αεροσκάφο, για τρόπο που γνωρίζει από την 7. Roger. And when ready. Afterland, it's English. Labs? Good time. Spoilers? Resumed. Leaving you? Starting. Radar? Off. Petit to Off. Afterland.